Witam Was ponownie. Jesteśmy nad Jeziorem Bodeńskim. Jak widzicie, kawał wody. Tutaj port taki bardzo ładny, żaglówki, niewielki, ale całkiem sympatycznie, słuchajcie. Z tego co widzę, pływają tutaj statki rejsowe. Można się tam po drugiej stronie, to są Niemcy, można się tam do Niemiec dostać. Woda czysta, powiem. Zobaczymy. Spróbuję tutaj zasiąść na rybkę. Może się coś uda złowić. Słuchajcie, zasady są takie, że można łowić w Szwajcarii bez pozwolenia na wędkowanie, ale trzeba spełnić kilka warunków. Między innymi wolno ławić wyłącznie na spławik, ale nie może to być spławik przelotowy. Wolno łowić na jedną wędkę, no i oczywiście złowioną rybę musimy zabrać ze sobą, nie możemy po prostu jej wypuścić, no chyba że jest niewymiarowa, to jest oczywiście inna sprawa. Wolno nam łowić na przynęty, na robaki, na chleb, na różne takie rzeczy, ale nie wolno używać zanęty, słuchajcie, a tu jest zanęta zakazana. Tak to wygląda. Na razie przejdę się jeszcze tutaj brzegiem i zobaczę, gdzie tutaj można by usiąść. Spróbuję porozmawiać jeszcze. Tutaj widzę jakiś, nie wiem, czy to jest bosmanat portu, czy jak to jest, ale w każdym razie zobaczymy, co to jest. Pójdę, porozmawiam i dowiemy się czegoś, czy wolno tutaj zasiąść, czy nie. To na razie tyle. No, słuchajcie, port Göttingen w Austrii, w Szwajcarii, nad Jeziorem Bodeńskim. Tutaj z całą pewnością przypływają statki rejsowe. Tak wygląda na to. Tak, tu jest rozkład jazdy. Dokąd płyną, o której godzinie. O, możecie sobie zobaczyć, jakby ktoś chciał. Kiedyś był po drodze, czy też miał zaplanowany jakiś przejazd, czy coś akurat tutaj, no to już macie. No, woda czyściutka, słuchajcie, naprawdę aż miło. Niestety byłem tutaj w tego, to się nazywa Hafenmeister, czyli taki powiedzmy, no, portowy jakiś człowiek po prostu. No, nie wiem, jak oni to nazywają. Dziwne, ten język niemiecki jest tak po prostu dziwny dla mnie, że czasami naprawdę trudno mi jest to przetłumaczyć. Te wyrazy są tak, nie wiem, no po prostu trudno się do tego odnieść. No w każdym razie ten Hafenmeister, nie ma go, trzeba by do niego gdzieś zadzwonić i wtedy można by cokolwiek spytać, ale no nie będziemy tutaj łowić w każdym razie ryb. Jedziemy nad inne jezioro, jest tu masa jezior różnych i tam na pewno wędkę zarzucę. Natomiast tutaj dlaczego nie? Dlatego, że tu jestem w porcie cały czas blisko. Musiałbym gdzieś tam, z tamtej strony, słuchajcie, pojechać. Nie ma tam żadnego dojazdu, nie widziałem. Tutaj tą drogą, powiedzmy, ona już się zaraz kończy. No i jest tutaj problem w ogóle z dojazdem do tego jeziora. Tu mi się udało tylko tyle, o ile znaleźć ten wjazd. No i skorzystałem z niego. Także opuszczamy Jezioro Bodeńskie, jedziemy dalej.